Ja bardzo dużo jeżdżę po Europie i opowiadam o tym, co się dzieje w Polsce. Opowiadam o tym, o marszach faszystów, opowiadam o homofobii, opowiadam o tym, co dzieje się z prawami kobiet. Ale opowiadam też o tym, co jest najważniejsze. Mówię o wolności. O wolności od przemocy, od pogardy, od nienawiści. I o wolności do kochania, do bycia bezpiecznymi, do życia. Tłumaczę ludziom, Europejkom i Europejczykom, że nic nie jest dane raz na zawsze i że wolność jest jak powietrze, że nie widzimy go, chyba że zaczyna nam go brakować. I to jest najważniejsze. Mówię o tym, że w Polsce tęczowa flaga powiewa wszędzie, że marsze równości nie odbywają się tylko w dużych miastach. Teraz w Brukseli przez 4 dni mówiłam wszystkim unijnym komisarzom, że jadę do Bielska w niedzielę. Że Polska nigdy nie będzie strefą wolną od LGBT. Że to się nigdy nie wydarzy. Że to się nigdy nie stanie. Bo nasze pragnienie wolności jest silniejsze od wszystkiego. I powołuję się na Biblię, tak żeby trochę z przekory. I mówię o tym, że wolność jest jak biblijna miłość. Nie szuka poklasku, nie unosi się gniewem, we wszystkim pokłada nadzieję i nigdy nie ustaje. Wolność nigdy nie ustaje. Jesteśmy wolnymi ludźmi i nie ma żadnych stref wolnych od LGBT. Jesteśmy wszędzie, niech ta flaga powiewa. Każda osoba, która tutaj jest dzisiaj, liczy się za 10 tysięcy. Mówcie to tym złośliwym, dociekliwym dziennikarzom, którzy was będą pytać o frekwencję. Każda osoba tutaj dzisiaj liczy się za 10 tysięcy. Takim odpowiadajcie, jak pytają o to, ile jest tutaj osób. Każda licząca się za 10 tysięcy. Jest nas tu milion. Dziękuję bardzo.